Piłkę zawodnicy Szczęsny. Piłka do jednego z napastników. Wydaje mi się, że faulowany był Kostas Triantafylopoulos, chociaż inaczej uważa sędzia. Teraz uderzenie, słupek po strzale Ndżumy, jeszcze dobitka i przejmujemy piłkę. Bardzo wysoko teraz Benedikt Cech. Zagranie na lewą stronę do Grosickiego. Grosicki poprawił piłkę. Ponownie Benedikt Cech. Czy będzie uderzał? Uderza. Stoper Pogoni Szczecin. Próbował technikę. Grosicki ma trochę miejsca, ale jest przy nim dwóch rywali. Grosicki do środka, do Kurzawy. Ma piłkę Rafał Kurzawa. Jest Pontus Alkwis. Jest także Wędrychowski. Kamil Grosicki, uderzenie minimalnie ponad bramką. Dobra akcja Pogoni Szczecin. Ponownie wymienili sporo podań portowcy i akcja zakończona uderzeniem reprezentanta Polski Kamila Grosickiego. Kamil Grosicki. Grosicki oddaje do Wahana Biczachciana. Biczachcian był faulowany, ale utrzymał się przy piłce i rusza Pogoń Szczecin ze swoją akcją. Biczachcian łapie kolejne metry z piłką. Zagranie do Wędrychowskiego. Wędrychowski w narożniku pola karnego. Uderzenie broni w lat. Kolejna dobra akcja Pogoni Szczecin. Mamy celny strzał portowców, natomiast cały czas bez bramek. Za nami 34 minuty tego spotkania. Konkretnie chyba tam do Dejana Soresku i udało się odzyskać futbolówkę. Kurzawa. Damian Dąbrowski ma dużo miejsca, może będzie uderzał. Dąbrowski uderzył minimalnie obok bramki, ale jeszcze piłka odbiła się rykoszetem od jednego z rywali. W zasadzie to otarła jednego z piłkarzy Szczęsny i będziemy mieli rzut rożny. Zagrania na lewą stronę do Komana. Florian Koman obiega go ile sił w nogach lewy obrońca, ale Koman schodzi z piłką do środka. Próbował minąć jeszcze Marcela Wędrychowskiego. Uderzenie, ta piłka poszybowała ponad bramką i będziemy mieli wrzut z autu dla Pogoni Szczecin. Dąbrowski w kierunku Grosickiego. Ten rozegranie. Już kilku piłkarzy Pogoni Szczecin bierze udział w tej akcji. Teraz jesteśmy w polu karnym. Stolarski, wycofanie do Dąbrowskiego. Dąbrowski uderza lewą nogą, ale nad bramką. Luka Zachowicz, wybił mu piłkę rywal, ale sprytnie utrzymał się jeszcze przy futbolce Zachowicz. Biczachcian, uderzenie z dystansu i jeszcze tam rykoszet. Piłka z największym trudem odbita poza boisko i będziemy mieli rzut rożny dla Pogoni Szczecin. Dobry strzał Ormianina. Oczywiście jest też Paweł Stolarski czy Dawid Rezanian, ale w ich przypadku powody są inne. Luka Zachowicz, zagranie do Fornalczyka. Fornalczyk uderza i mamy prowadzenie. Bramka Mariusza Fornalczyka, który kończy bardzo dobre podanie Luki Zachowicza. I Pogoń Szczecin w 72 minucie obejmuje prowadzenie w meczu ze Steaua Bukareszt. A strzelcem bramki, tak jak powiedziałem, Mariusz Fornalczyk, młodemu pomocnikowi gratulują teraz koledzy. No dobrze, dobrze zaprezentował się nasz młody skrzydłowy, który wykończył akcję Luki Zachowicza. Na razie Aleksander Gorgon, świetne podanie na prawą stronę do Przyborka. Przyborek odgrywa, zostawia piłkę Łęgowskiemu, ten uderza minimalnie obok bramki. Dobra akcja portowców, świetnie rozpoczęta i napędzona przez Aleksandra Gorgona. Brawo, kończymy spotkanie już, kiedy jest ciemno, świecą Jupitery i kiedy mamy generalnie noc, więc tak naprawdę można by obdzielić trzy pory na ten mecz, ale za chwilę, bo teraz atakują portowcy ponownie. Fornalczyk, uderzenie, przełamało rękawice bramkarza rywali, ale mamy rzut rożny, dobra interwencja golkipera Szczęsny. Transmisji najbardziej przyjemne, więc mówimy Szczęsny, faulowany Fornalczyk, ale sędzia pozwala grać dalej. Pędzi ile sił w nogach Leo Borsz. Borsz zagranie w kierunku Przyborka. Przyborek kończy tą akcję, ale świetna interwencja bramkarza Szczęsny Bukareszt. Szkoda, szkoda, bo fantastyczną akcję wykreował rywalowi tu można powiedzieć blok obronny Szczęsny Bukareszt i naprawdę kapitalne podanie Leo Borsza do Przyborka. Przyborek mógł zachować nieco więcej zimnej krwi. Wiemy, że to młody zawodnik, dlatego też pewnie jeszcze w takich sytuacjach no, idzie po naukę. Jest Kamil Drygas. Kamil Drygas, uderzenie z dystansu blokowane. Cały czas jeszcze Pogoń Szczecin. Kolejne uderzenie blisko, blisko bramki. Luka Zachowicz tym razem posłał piłkę minimalnie obok okienka. Zagrywa do Łęgowskiego.
83. minuta tego spotkania. Fornalczyk minął teraz rywala w zawodach biegowych, zdecydowanie lepszy. Dogranie do Przyborka. Przyborek jeszcze zapakował teraz piłkę pod poprzeczkę Luka Zachowicz i cieszymy się z drugiego gola dla Pogoni Szczecin. To nie udało się Adrianowi Przyborkowi, to udało się Luce Zachowiczowi. Mamy drugą bramkę dla Pogoni Szczecin i co mogę powiedzieć? Chwilę temu mówiłem, że portowcy idą po naukę, że konkretnie Adrian Przyborek idzie po naukę i tym razem najpierw on próbował, a później w roli nauczyciela strzelec wyborowy Luka Zachowicz pakuje piłkę do bramki i prowadzenie Pogoni Szczecin 2-0 od 83 minuty. Wymieniają piłkę obrońcy naszego rywala, ale już na połowie przeciwnika tracą ją. Gorgon teraz indywidualnie minął jednego rywala. Gorgon jest w polu karnym, jest Luka Zachowicz, jest Kowalczyk, uderzenie minimalnie ponad bramką. Tymczasem atakuje jeszcze Steaua Bukareszt. Zagranie do jednego z napustników. Uderzenie, ale skuteczna, pewna interwencja Bartosza Klebaniuka i bez problemu łapie piłkę szczeciński bramkarz. Od razu wznawiając grę, jeszcze napędzamy kolejny atak Pogoni Szczecin. Zdecydowanie mniejszym wymiarze czasowym, gdyby nie uraz Linusa Walkwista. Indywidualna akcja Mariusza Malca, przerwana gwizdkiem sędziego, koniec meczu. No zdenerwował się.